Pani ma na imię jak? Mam na imię Justyna. Rok temu, będąc na modlitwie na Majówce, ksiądz Jarek modlił się nade mną i powiedział, że przychodzi do mnie Pan Jezus i mówi mi, że będę w ciąży i będę mieć córeczkę. I 2 miesiące później zaszłam w ciąży i urodziłam szczęśliwie córeczkę. A wcześniej nie mogła Pani wcześniej, mieć? Wcześniej straciłam 2 dzieci. Tragicznie zginął mój synek. Później byłam w ciąży, której się nie udało utrzymać. Później się starałam o potomstwo. No, nie udawało się do momentu, kiedy właśnie przyszłam na Majówkę. To była taka zwykła Majówka. Tak, litania tak, do Matki tak. Bożej i błogosławieństwo, tak, prawda? Dokładnie. Cieszę się bardzo. Dziękujmy Jezusowi. Allora, la ragazza è venuta un anno fa anche chiedendo alla Madonna la grazia per l'avere figlio o figlia. Non poteva averla, ma io l'ho detto un anno fa. Avrai una figlia. 2 mesi dopo l'ha avuta e oggi è felice. No więc co można powiedzieć ludziom, którzy modlą się? Co by pani... Trzeba wierzyć, trzeba ufać Panu, trzeba się modlić. I Jezusowi dziękujemy. Dziękuję. To nie ksiądz Jezusowi. Jarek, Chwała Chrystus. Chwała. On działa, jak my wierzymy mocno. Dokładnie. A skąd Pan jest? Jestem z Łęk. Łęk, tak? Tak, no Łęki. Dobrze. A jak ma córeczka na imię? Karolinka. Karolinka, tak, to pięknie. Szczęść Boże, niech Szczęść Bóg błogosławi. Bóg dzisiaj, w ten dzisiejszy dzień 9 maja, przed chwilą właśnie zaśpiewaliśmy, jak mogliście widzieć, litanie do Matki Bożej, było błogosławieństwo i olejem świętego Szarbela pobłogosławiłem. Pani jak ma na imię? Maria. Maria, nazwisko? Hedl. A skąd jest Pani? Z Dębicy. Z Dębicy. Tak. Signora Maria Hedl da Dębica. E arrivata qui malata. Przyszła Pani chora, tak? Przyszłam po udarze i nie miałam wziąć nic do ręki, to znaczy ścisnąć nawet. Rękę miałam problem taki, ruszenia, a ja teraz ruszam, przyciskam. Ja, i jak długo Pani miała tak? Jak długo? No to jest 1,5 miesiąca, jestem po udarze. I dzisiaj to minęło? Jeszcze tak. Przed przyjściem nie mogła Pani? Nie mogłam wziąć, to znaczy nie mogłam, nie miałam takiego czucia. 2 palców w ogóle, tych to nie miałam czucia. A teraz Pani czuje? Teraz ich czuję, no czuję, ich dotykam i czuję. Allora lei ha avuto, diciamo, ictus e non sentiva più le mani e la dita. Dopo la preghiera di oggi è guarita. Ale no to chwalmy Bogu. Chwała Panie, ale chciałam jeszcze prosić o jedno, bo przy tym właśnie... Moi drodzy, kolejna osoba, która pragnie złożyć świadectwo. Imię i nazwisko? Maryta Tokarz. Ma Pani, jest małżonką, ma tak. Ile dzieci? Są 3 chłopaków. Tak, i proszę, Maria Tokarz leje... Marta. Marta Tokarz, Marta. Lei ha avuto anche la grazia perché è venuta a Stadniątki qualche settimana fa. Przyjechała Pani do Stadniątek 18 marca. Tak, 18 marca. 18 marzo scorso è venuta per la nostra preghiera qui in Polonia. I co się stało? 1 marca byłam Pani doktor z wynikami badań krwi. Pani doktor mi powiedziała, że mam anemię, że za 3 tygodnie sprawdzimy no, krew i właśnie byłam Staniątki. Koło Krakowa. Tak, byłam koło Krakowa i poczułam taki gorąc. Była moment, kiedy, tak. W którym momencie? Już tak nie pamiętam, proszę księdza, ale... Ale gdy ja wypowiada intencję o uzdrowienie? Tak, o uzdrowienia w ten czas było. Tak, o uzdrowienia poczułam gorąco w sobie. I za 2 dni poszłam do ponownie zrobić badania. Później za 2 dni, później po tych badaniach, po 2 dniach, poszłam do pani doktor i pani doktor była w szoku, nie wiedziała, co się dzieje. Powiedziała mi, że ona tego nie rozumie, bo mówi, że tutaj złe wyniki, a tutaj bardzo dobre. I pytała się, czy nie jadłam jakiś tabletek na żelazo. Ja mówię, że tylko czekoladę jadłam. Ona mówi, że to niemożliwe. Ja zaczęłam się śmiać i powiedziałam jej, że ja wiem, co to było. Ona mówi, co? Ja mówię, że zostałam, to jest łaska Boża, zostałam uzdrowiona. I nic pani doktor nie powiedziała. Pani doktor nic nie powiedziała. Allora lei aveva anemia alta, allora dopo questa preghiera è stata guarita. E la dottoressa che l'ha seguita è proprio rimasta senza parola, dicendo non è possibile. I jeszcze coś dodam, bo na przykład ja się nawróciłam w Meczugorji 3,5 roku temu. Moja siostra mnie zaprosiła do Meczugorji
Ja pojechałam tam w intencji mojego męża, ale Matka dotknęła również serca, tak? Pani. Proszę? Ale pani się nawróciła. Znaczy, tak, ja chodziłam do kościoła, to było takie, że ja nie byłam skupiona w kościele. No i od tamtego czasu różaniec non stop mam w ręce, modlę się i zauważyłam, że dużo właśnie otrzymuję. Allora lei dice che 3 anni e mezzo è andata a Medjugorje per che voleva pregare per suo marito, ma Gesù ha toccato anche il suo cuore, che tutta proprio cambiato la vita, sempre prega rosario. I dostałam jeszcze od mojej siostry książkę ojca Charbela, to było 3 lata temu, po nawróceniu moim w Medjugorje. I tam były cuda ojca Charbela i tam czytałam takie różne świadectwa. I tak jak czytałam, tak sobie myślałam, tak bym chciała być uzdrowiona przez tego świętego. I po 3 latach akurat teraz zostałam uzdrowiona właśnie z tej anemii. Guardate, allora io una volta ho ricevuto il libretto sulla vita di San Charbel, dicevo come io mi piacerebbe essere guarita da questo santo, ma dopo 3 anni sono guarita. A gdzie pani mieszka? Jaworze Dolne. Jaworze Dolne, jest pani nauczycielką? Nie, tak? nie, ja jestem zastępcą szkoły. Z rady rodziców. A z rady rodziców, tak. Tak. Więc dlatego niech Bóg błogosławi, święty Charbel prowadzi całą rodzinę. Boże.